Cześć, z tej strony Adept, dzisiaj bitwa na EBRze 105, a bohaterem bitwy jest Jawoli Mleko. Rzeka Perłowa. Tak, wreszcie Rzeka Perłowa. Super. Super, że wreszcie ta mapa. Nie mogłem się doczekać, prawdę mówiąc. Bitwa spotkaniowa. No, jestem ciekawy, jestem ciekawy, jak to będzie się prezentować w praktyce. Ta mapa wróciła po wielu, wielu latach do gry, chociaż oczywiście na pewno jest to mapa odmienna od tego, co istniało wcześniej. No ale zobaczymy przede wszystkim, jak nasz bohater sobie poradzi w tych warunkach. Mając tak szybki pojazd, może zająć kluczowe pozycje, oczywiście odpowiednio wcześniej, no i odpowiednio wcześniej yy, zejść do garażu. Także coś za coś. No ale już widzicie, szerokie kamienie. Ale nie dość wysokie, żeby artyleria nie przerzucała nad nimi. Także, ale jakieś krzaczki. No, jest w każdym razie przestrzał na dojazd. Troszeczkę to, to przypomina pewne mapy. Taka to ta mapa była. O Kla klasztor. Tak właśnie. Też tam tak trochę nad wodą. Takie przestrzały. I T-30. Pruje do przodu, ile maszyna dała. Na no, a nasz bohater nie strzela. Teraz chciał przede wszystkim T-30 zgąskować. Nie zaświecił się nasz bohater. Poprawić gąskę, tak? Poprawić. No, schował się jednak. Ale będzie E-3 i znowu. No jasne, gąsce. dałoby się poprawić trójce, żeby dłużej się działa, na gęsi. No i nasz bohater się świeci. No trudno, trudno, ale trzeba będzie się tak wygrać. Może wypadałoby też zdjąć sobie tutaj te dwa drzewka i ustawić się gdzieś z tyłu. Nie tylko stać w krzaczku, tak jak szwak zazwyczaj to robi. No nie, nie, to są złe nawyki, złe nawyki. No, ale tak widzę, że Mleko się tutaj szykuje do skoku, ale nie, zrezygnował. Cała czołówka drużyny odjechała. Odjechała do przodu. O, to jest, to jest o tyle dziwne, nie, że Mleko w tej chwili gra na trzeciej linii, no teraz na drugiej, <ścoughs> zamiast na pierwszej. I w sumie widzę w nim pewne zagubienie, on po prostu nie wie co robić. No, można skoczyć. Tak, dokładnie. Stracić trochę HP. Nie, 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 nie. Tak nie ma łatwo. Zrobić jakiś manewr. No, pojechać środkiem będzie ciężko. Chociaż, chociaż jest tutaj trochę zieleni. No, zagubiony, zagubiony nasz bohater. Raid środkiem może i by się udał. Natomiast nie wiem, jakby długo nasz bohater poprzeżył, no. W pewnym sensie by się udał, tak? Daleko, do, dość daleko by nasz bohater dotarł, ale później czy by to skutkowało odpowiednim wynikiem i odpowiednią ilością yy, odpowiednią, odpowiednią ilością demedżu, HP. Wszystko pomieszałem, dobra ale na szczęście podjechała teraz T30 te i teraz adept przestanie gadać głupoty. Tak. Ja w sumie też jestem zagubiony na tej mapie, tak samo jak nasz bohater. Widzicie? Jeszcze... Widzicie, że ja widzę. Widzicie? Nigdy nie widziałem... <gryw> Nigdy nie widziałem tak zagubionego... Ja woli mleko. On naprawdę nie wie, co robić. No, teraz, jeżeli zdjęta została ta T30, może, może ta przestrzeń się otworzy gdzieś na środku, ale w tym momencie nasz bohater jest totalnie bezużyteczny. On nic nie, nie wnosi do gry. Nawet nie kampi. Nawet nie kampi. Jeździ bez celu. Szuka swojej przestrzeni, ale Tim mu się wykrusza. Tak więc nie jest to na razie zbyt zachęcające do dalszego nawet komentowania. T54. Wespół z nim można spróbować zdjąć z kodem. To na pewno. O, 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 o! To ta, na takie manewry czekałem. No może nie na takie. <laughs> Boże, a już chciałem powiedzieć, że szkoła adepta, no i w sumie tak, szkoła adepta, zahaczyć się o skałkę, przyjąć jedną, dwie buły i, i, i tyle, nie? Ale to jest wreszcie jakiś manewr. Oczywiście, nasz bohater przyjechał na gotowe, na gotowe, bo tutaj przeciwnicy już praktycznie na wykończeniu, tam jednostrzałowcy, Trzeba uważać na snajpiącego, snajpiącego baczata. T54 też na plecach. Zawahał się nasz bohater zbyt długo. Mniejszym zagrożeniem był ten baczat, bo on mógł na taką odległość nie trafić. T54 trafia takie strzały z bliska na pewno. Znowu ta skałka, znowu te bruzdy. bruzdzące w wyniku, i w no, mamy artylerię, no. I brużdżące po prostu w stylu gry naszego bohatera. Ten styl jest na razie bardzo marny, ale, ale myślę, że nasz bohater jeszcze bitwę wyciągnie. coś tutaj, coś słabo troszeczkę ten. No, no dobra. Okej, okay, spróbujmy jeszcze. Ale czaj się, czaj się nasz bohater na tę artylerię. No i w sumie niepotrzebnie po nią się wybiera, bo ona może go wyspotować. Więc po co. Po co się tam pchać? No chyba, że po drodze zdjąć Skodę. No ale teraz nasz bohater się zaświecił i artyleria będzie na pewno na to przygotowana. Zobaczcie, już jedzie, już. O nie, nie, nie była przygotowana. 911. Gdyby wcześniej nasz bohater ruszył, może. Może troszeczkę łatwiej by było. E, przegrać. <średziny> Okej, okay, może i tak, może i nie. W każdym razie. Widzimy tutaj T54, która bardzo agresywnie się wraca na swojego spawna. Widzimy pełnego batchata, to nie jest dobre rozwiązanie walczyć z nim. Ładnie trafiony T54 z tyłu już snajpi, wrotki? O proszę, jaki manewr! O proszę, o proszę. No ale to taki niebezpieczny manewr, chociaż ten jest bardziej niebezpieczny. Baczat nie trafił, i on chyba już się wystrzelał. Albo co najwyżej jedną pęskę ma, nie, nie, to on, on tutaj, to jest dziewiątka. To on tutaj jeszcze, jeszcze troszeczkę będzie ładował. Także spokojnie, przeciwnik załatwiony. No i cóż, czterech przeciwników, nasz bohater jeden. Nasz bohater dopiero się rozkręca, bo strasznie długo trwało u niego to rozkręcanie. I cóż, bitwa spotkaniowa, więc przeciwnik może się po prostu walić na kapie i mieć w nosie ebera krążącego gdzieś tam z tyłu, ale zobaczmy, jak jest, jaki jest dojazd do tego kapa. Jeżeli jest trochę przestrzeni otwartej, można jeszcze powalczyć. Jeżeli są przestrzały, że można wyspotować przeciwnika spokojnie z odległości. No, ja myślę, że te, te, te wszystkie skoki mogły zbyt wcześnie zakończyć bitwę. To wtedy, wtedy można przeciwnika wyświecić. Bo jakie szczęście. I jeszcze, jeszcze tego kapa troszeczkę uratować. mx 50 b ładnie i szczęśliwie obijamy. W tym samym miejscu wyjedzie nasz bohater. No, ja bym na no, nie ryzykował. No, w innym troszeczkę bym wyjechał. Chociaż oczywiście chodzi o to, żeby go spotnąć pierwszemu, i wtedy można przeciwnika łatwo zdjąć. No tak, dwie minuty do skopowania bazy. Został ST i VK. No, mamy STK. ST ma sporo HP. Mleko nabiera dystansu. Ucieczka to, to, to jedyne, jedyne, co mu wychodzi w tej bitwie. <laughs> Krzaczki, o tak, tak. Strzał ładnie. Ładnie. 326. Słabo polosowało. Właśnie nasz bohater coś tam wspominał o słabych losowaniach w niektórych przypadkach, jeżeli chodzi o obrażenia. Ja tu nie widzę, żeby nikogo. Żeby kogokolwiek nasz bohater obrażał, żeby jego obrażali również, ale te obrażenia 326 WST, no to tak yy, prawdę mówiąc słabo. fałkę, e, no to też słabo, jak na razie, ale pancerz, pancerz, pancerz ebr działa. I ostro, nasz bohater. No pięknie weszło, ale to musiało tak wejść. No, jak tu przeciwnika zajechać od tyłu. Tam w wodzie to nasz bohater by się chyba raczej utopił. Tam nie ma możliwości, żeby żeby krzywdę przeciwnikowi zrobić. I ta fałka będzie problemem, bo ten nie jest otwarty teren. Więc nawet zajechanie jej od tyłu grozi zepchnięciem do wody. Nie wiem, mapy, mapy nie ogarniam, także od razu mówię, mogę mówić bzdury, większe niż zwykle. <grym> Ale no, trudno jest nawet pałkę teraz objechać, tak? Jest. St. Zrezygnował nasz bohater. Będzie próbował dekapa. Nie, no szkoda, szkoda, że nie strzelił. Może by chociaż y, przeciwnika tam połechtał. I trzeba chyba manewr zrobić szerszy. No tak, yy, przede wszystkim zdjąć te 54. Zostaną wtedy dwa ciężkie, z którymi można spróbować coś zrobić. Bez zdjęcia te 54 nic z tego nie wyjdzie. No, będzie ciężko wyjechać z tego krzeczka. Ale ten pierwszy strzał, no, zostaniemy zaświeceni. Zmarnował swoją okazję na strzał w tym momencie nasz bohater. Mógł być jedną pestkę do przodu, i przeciwnik byłby też już wtedy na jedną pestkę. Ale jest kolejny krzaczek z podpałą, więc bardzo pięknie. I teraz fałka. I ta fałka hmm. stanowi przeszkodę. Stanowi przeszkodę na dojeździe do kapa, którego trzeba obronić. 30 sekund. 28. Kto da mniej? I tak. No tak. fałka jest zdekapowana. To fałka kapowała. Myślałem, że do ST już dojechał. No, dojechał. Właśnie dojechał. I teraz tak. Kolejny manewr. Dobrze, że ten Eber jest szybki. Może dość szybko się przemieścić z jednego krańca kapa na drugi. I dzięki temu można, można dość szybko dekapować. Ale to też w pewnym momencie stanie się czytelne dla przeciwników. W sumie to jest dość łatwa teraz robota. Tylko trzeba. No właśnie, ustawić się tak, żeby spotować i mieć przestrzał. No takie niewykonalne. Ponownie ten krzaczek? ryzykowny. Strzelanie po władzach. Też ryzykowne. Fałka. No, trzeba przecież dobrze strzelić. Ale trzeba strzelić. Trzeba zdekapować. I może wychylić się tutaj właśnie na środku i spróbować się... No, ale nie. Trzeba fałkę zdekapować. Tak, tak, tak. To oto dylematy. No i chyba przeciwnik wie, co nasz bohater będzie czynił. Spodziewał się Ebera właśnie od tej strony, tylko czy na górce, czy też właśnie na tym wyjeździe. A nie spodziewał się. A nie spodziewał się. Minuta 34 do końca. Koniec czasu na zabawę. Koniec czasu. I może jednak tutaj ze środka spróbować no, zdekapować teraz ST. Nie na fałkę, nie na fałkę. Na pełnej prędkości przejechać? Sprowokować do strzału teraz ewentualnie? A patrzcie. Tak spytałem się, zastanawiałem się, czy jest tutaj podjazd od wody. Czy uda się przeciwnika wyspotować, nie tonąc. I jest. 363. Fałka przeżyła. Szkoda, szkoda. Natomiast to nie jest jakieś tam biegające od wcześniejszych strzałów. No mogło polsować więcej, ale nie musiało. Nie no, no nie wiem. No w każdym razie. Było jak zwykły. No tak, jednak te losowania trochę są. Trochę są niższe i i i i nie trafiony kluczowy chyba strzał. Chociaż to nie to był kluczowy strzał. No tak. Este byłby zdjęty. Nietrafiony strzał. Fałka już strzeliła, więc nasz bohater by szybciej przeładował i mógłby spokojnie jeszcze fałkę zdjąć. Bitwa była do wygrania. Jak najbardziej. Byłaby również do wygrania, gdyby nasz bohater wcześniej coś próbował zrobić. Także trochę, trochę, trochę zagrał pasywnie na początku. Ale przejdźmy do wyników. Padła masterka. Medal obrońcy. Bo Defender to taki obrońca. <laughs> o, w nie wiedzą o co chodzi. Duży kaliber i Top Gun. Gdyby nie te losowania w fałkę, to wygrałbym to. No nie wiem, dla mnie kluczowe, kluczowy był ten wyjazd od wody i ten strzał Westeka. Mm. Może i tak, może i tak te losowania troszeczkę też zepsuły sprawę, ale ale to nie Fałka zabiła, to Estek zabił naszego bohatera. Ja wiem, to byłoby inaczej wtedy na kapie, bla, bla i tak dalej, ale ten wyjazd, ten zmarnowany strzał Westeka, to moim zdaniem no, o to największe można mieć pretensje do samego siebie, a nie do losowań. Bolesowania są jakie są, raz takie, raz owakie i, i tyle, a zmarnować strzał, no to, no to nasz bohater zmarnował. Taka jest prawda, natomiast i tak wygrał, ugrał bardzo ładny wynik, 7200 prawie obrażeń, 7 fragów, 942 punkty Expo. <laughs> no i nasz bohater jednak, mimo wszystko, zagrał na początku pasywnie. A tu splutonizowani byli. Koledzy w ST i w VC, dlatego jakoś to ze sobą współpracowali. Pilnował jeden drugiej strony, jeden wyjazd, drugi wyjazd pilnowany przez STK. No i ciężko było, ale swoje szanse nasz bohater oczywiście na wygranie miał. Natomiast jeszcze tutaj mamy 2000 prawie asysty, 100, oczywiście punktów obrony bazy, bo więcej nie można zdobyć kiedyś. bo Można zdobyć, teraz nie. 100, 100, 100 i, i, i basta. Dystans 11,5 km. 7 pojazdów wyspotowanych. No ale cały czas mnie zastanawia, co by było, gdyby wcześniej nasz bohater zagrał bardziej aktywnie na początku bitwy. Gdyby wcześniej jakiś manewr przeprowadził, wyjechał przeciwnikom na plecy. Może, może byłoby inaczej, może nie byłoby tej końcówki, właśnie, może jednak byłoby to łatwe zwycięstwo, ale wtedy nie byłoby może też takiego wyniku. Tak więc e, miło było zobaczyć ogólnie e, rzekę perłową, m, nawet e, zagraną tak słabo, <laughs> e, także nie no, dziękuję bardzo za przesłanie bitwy e, Mam nadzieję, że krytyka zostanie e, nieprzyjęta. Bo, bo wiadomo, że takie wyniki to, to i tak są słabe, tak. Słabe i większość z nas takich wyników na bramce perłowej nawet na ebr nie zrobi. Ale mimo to ten wynik jest słaby, tak. Tak, 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 tak. Tak, Adepcie, tak sobie powtarzaj. Wmawiaj sobie, wmawiaj sobie, że ty zagrałbyś lepiej. Nie, nie zagrałbym lepiej. <grytanie> Absolutnie, może połowę tego bym zrobił. No, ale cóż, ale chociaż teraz po prawie dwóch latach niegrania yy, randomów, to, to, to pewnie bym zrobił ledwe, ledwo tysiaka tutaj. Dobra, ale nie chodzi o to, co adept by zrobił, czego by nie zrobił. Ważne, co powiedział, a powiedział dużo, dużo i czas po prostu zakończyć. Tak więc tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.